Młodzieżowy ośrodek wychowawczy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-wychowawczym dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii jest placówką dla uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jest placówką o charakterze socjoterapeutycznym. Oba ośrodki wchodzą w skład zespołu placówek edukacyjno-wychowawczych w Lwówku Śląskim prowadzonego przez powiat lwówecki. Głównym celem ich działalności jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków, przygotowanie ich do samodzielnego życia zgodnego z normami prawnymi i społecznymi. Placówki zapewniają całodobową opiekę, wychowanie, pomoc w usamodzielnianiu się oraz naukę na poziomie szkoły podstawowej, trzeciej klasy gimnazjum oraz szkoły branżowej pierwszego stopnia. Wychowankowie mają tu szansę na uzupełnienie zaległości szkolnych, a naukę cechuje indywidualne podejście do każdego z uczniów z uwzględnieniem możliwości ucznia. Proces nauczania urozmaicają zajęcia rozwijające zainteresowania, liczne imprezy szkolne, konkursy, lekcje terenowe, wycieczki, wyjazdy na basen i do kina. Istotą szkoły jest rozwijanie zainteresowań wychowanków, aktywizowanie i docenianie ich osiągnięć. Szczególne osiągnięcia wychowankowie uzyskują w sporcie. Placówka jest organizatorem Mistrzostw Polski w piłce nożnej na Orliku. Sportowym wynikom sprzyja dobra baza sportowo-rekreacyjna. W ośrodkach realizowane są zespołowe projekty edukacyjne. Projekt Nowa Perspektywa – Lepszy Start dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich. Placówki są otwarte na problemy nie tylko wychowanków, ale również ich rodziców i opiekunów prawnych, którym udzielana jest pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów ich dzieci.